Nasz gość jest już z nami. Zapraszam na scenę pana Marka Kondrata oraz dyrektorkę festiwalu Teofifest, panią Kawkę Jaworską. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że pan nas odwiedził po tylu latach moich trudnych, ale jednak efektywnych próśb dojechał do nas i mam dzisiaj zaszczyt wręczyć mu nagrodę za niepokorność twórczą, nagrodę, która jest dla nas bardzo ważna. Jest tak trochę dawana pod prąd, ponieważ jest dawana za tą odwagę, że powiedział nie swojej twórczości i opowie nam dlaczego. Dziękuję pięknie. Drodzy państwo, rzeczywiście przez parę lat unikałem tego typu spotkań, bowiem wydawały mi się no jakby niezasłużone dla mnie. Opuściłem środowisko, opuściłem tę dziedzinę życia i wszystkie nagrody wydawały mi się już, że tak powiem, niezasłużone, jak powiedziałem. Ale bardzo gospodarze byli przekonujący i w końcu pomyślałem sobie, że to jednak nie wypada. I z kolei z drugiej strony należałoby opowiedzieć, dlaczego się tak stało, dlaczego zmieniłem swoje życie. A mimo to pozostaje w pamięci państwa, czego najlepszym dowodem jest ta nagroda, a przede wszystkim państwa obecność tutaj, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bowiem ona dowodzi pamięci, ona dowodzi życzliwości państwa. Ta z kolei wynika z pamięci tego, co się robiło. Ta pamięć jest zawodna. Dzisiaj razem z państwem, prawdopodobnie dzięki pytaniom, które usłyszę, będę sobie przypominał rzeczy, które no, wychodzą z tej pamięci, gdzieś zanikają bądź się zacierają. Ale niektóre zostają na zawsze i pewnie o nich łatwiej będzie mówić. Kino to jest taka dziedzina, która bardziej dotyczy ludzi młodych. Dla aktorów wiekowych mniej jest ról w tym kinie, ale też i oni sami mają mniej do powiedzenia. I że swoje już zrobiłem i czas na innych w tym miejscu. To nie jest związane z żadną oceną współczesności, a trudno mi ją oceniać, bo nie do końca ją rozumiem ani czuję, ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli traci się, a ja to straciłem, emocjonalny związek z tym, co się robi, to jakoś nie wypada, że tak powiem, tkwić dalej w tej dziedzinie, która jest absolutnie zbudowana na emocjach. Jeżeli wyłącznie na emocjach, to nie najlepiej, ale jednak przebranie się w czyjś inny życie, w czyjś inny scenariusz wymaga no, niesłychanych emocji, zamiany życia na inne. To jest jedna z największych atrakcji tego zawodu. I ona może przynosić satysfakcję przez jakiś czas, a potem zaczyna być rutynowa i tego chciałem uniknąć. Od kiedy zająłem się winem, a to miało miejsce jeszcze zanim podjąłem decyzję o rzuceniu zawodu, no więc te narastały, że tak powiem, we mnie te nastroje dezercji, ale one prawdopodobnie, jeżeli mogę w ogóle coś kalkulować na ten temat, to one miały jakiś zalążek bardzo wcześnie. Ja się urodziłem w rodzinie aktorskiej i oglądałem nie tylko ten zawód od strony takiego domniemanego zachwytu, ale także od strony kosztów. Widziałem swojego ojca, który zresztą tragicznie
rozstawał się z tym zawodem, Boże, przeżył bardzo bolesny i ciężki wypadek u szczytu swoich możliwości aktorskich i sławy aktorskiej także. I to go odsunęło praktycznie na bardzo długo, właściwie na zawsze, od czynnego życia zawodowego. I widziałem, ile go to kosztuje. Widziałem także, jak moja matka w tym wszystkim się znajduje, w jaki sposób jest dla niego pocieszeniem, a z drugiej strony skupia na sobie całe nieszczęście tego, co się stało. Długo by mówić, w każdym razie oglądałem ten świat oczami dziecka, a zatem wrażliwszymi niż później. Śledzę wszystko to, co internet nam napisze i z tego, co orientuję się, dzisiaj ma pan urodziny, prawda? Aktorstwo przyszło bardzo naturalnie, geny po ojcu przejęte genialnie. Od najmłodszych lat nie w głowie były długie drzemki, trzeba było wstać na plan żółtej ciżemki. Od ponad 50 lat gości na ekranie, wprawiając w ciągły zachwyt i panów, i panie. Panie Marku, urodzinowych moc z Torunia wrażeń, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń oraz przyjemnych pana życiu zdarzeń. I niech pan się na mnie nie obraża i przyjmie ode mnie zestaw dla winiarza. Aktor czy winiarz? Oto jest pytanie. Spróbujcie sami odpowiedzieć na nie. Piękne, dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Dziękuję, kochani, jestem wzruszony. U nas na zakończenie jak tatuś, robimy dziwbę. Musisz przyznać. Nie ma we wsi. Ja serdecznie dziękuję. Marek Kondrat, laureat specjalnego Złotego Anioła, to PIPES. Kochani, ale jak tak dobrze nam poszło z powtórki z filmów, może jest na sali jakaś dama, która by obnażyła piersi, nad którymi mógłbym zapłakać na przykład. Bardzo wam serdecznie dziękuję, bardzo. Byłem idiotą, że przez 4 lata zwlekałem z przyjazdem.